Dzień dobry wszystkim. Na tym kanale byliśmy już w różnych muzeach. Byliśmy w Muzeum Bekcińskiego w Sanoku, Muzeum Bekcińskiego w Częstochowie, Muzeum René Magritte'a w Brukseli. A dzisiaj jesteśmy na Cyprze, gdzie będziemy zwiedzać z kolei podwodne muzeum. A jedyne, czego do tego potrzebujemy, to maska, rurka i w zasadzie to wszystko, żeby zobaczyć podwodny świat. Miejsce, w którym powstało Muzeum Sztuki Podwodnej, nazywa się Pernera, jest to plaża. Oczywiście, że przydałby się sprzęt tutaj z prawdziwego zdarzenia do nurkowania, ale ciężko coś takiego przewieźć w bagażu podręcznym, więc trzeba się ratować tym, co się akurat ma. Jeżeli będziecie na tej plaży, to zanurkujcie sobie, zobaczcie, jak wygląda sztuka podwodna. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.